Hej, tu już jest. Jak zapewne dobrze wiecie, zbliżają się walentynki i idąc za hasłem przez żołądek do serca, postanowiłam z tej okazji podzielić się z Wami moim przepisem na wegańskie czekoladki. Jeżeli chcecie się więc dowiedzieć, jak wykonać te czekoladki, aby obdarować takim drobnym prezentem kogoś bliskiego, albo być może nie macie bliskiej osoby i świętujecie tak zwany dzień singla i po prostu chcecie przekąsić coś pysznego, to zapraszam gorąco do oglądania. Do wrzącej wody wrzucam szklankę daktyli i gotuję do momentu, aż cała woda odparuje. Następnie dodaję 6 czubatych łyżek oleju kokosowego. Dodaję 2 czubate łyżki karobu. Aby nadać więcej słodyczy, możecie dorzucić jeszcze odrobinę jakiegoś syropu. Ja dodaję akurat malinowo-lipowy. Wszystko blenduję na gładką masę i w ten sposób otrzymuję wegańską czekoladę. Czekoladę przekładam do silikonowych foremek i wstawiam do zamrażarki na około 20 minut. Do reszty czekolady dodaję 2 łyżki masła orzechowego. Następnie dodaję szklankę ekspandowanego amarantusu, który wszystko zwiąże i pozwoli formować z masy kuleczki. Część kuleczek obtaczam dodatkowo w karobie. Drugą partię czekoladek ozdabiam kruszonymi nerkowcami. A z pozostałej masy formuję kuleczki, których już dodatkowo nie ozdabiam. Tak przygotowane czekoladki wstawiam do lodówki na 20 minut. Pozostało tylko włożyć gotowe czekoladki do pudełka i podarować swojej walentynce. Bądź zjeść samemu, wedle uznania. I to już wszystko, co miałam Wam dziś do pokazania. Mam nadzieję, że przepis Was zaciekawił. Być może sami zdecydujecie się go odtworzyć. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Tak w ogóle tych czekoladek to wyszła mi cała masa. Będziemy je chyba jeść przez tydzień. Więc jeżeli nie chcecie robić aż tyle czekoladek, to możecie użyć na przykład połowy składników. Chyba że jesteście w jakimś poligamicznym związku i macie dużo osób do obdarowania, to zróbcie z tylu składników, co ja. Okej, z mojej strony to by było na tyle. Życzę Wam udanych walentynek. Jak zawsze zapraszam jeszcze na mojego Instagrama i Snapchata. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Yeah.